Widzowie, lecimy na służbę. Służba, nie drużba. Boom, wejdź na służbę. LSPD, radio 2. Ernest Cracker, status pierwszy. I teraz tak, ChatGPT, Melissa. Zawsze trzeba, widzowie, Melissa IV 3.0. Witam pana. Cześć. Pan nie ucieka z celi, no nie? Słucham? Pan nie ucieka z celi. Szczerze. Z jakiej celi? No z celi na komendzie. Nie, nie uciekam z celi. Dzięki. No bo kurwa biegł w zamknięte drzwi, jak mu otworzyłem, to zaczął wybiegać. Myślę, kurwa ty, czy ja właśnie jakiemuś chłopowi pomogłem spierdolić stąd? Tak z ciekawości bym się zapytałem bardziej. Montany siostra. Nie no, nie będziemy z Angelą, bo to już kurwa będzie wtedy jakieś zespojenie światów. Dobra, na 3-0, tak? Kanał radiowy. Ernest Crackers do Melisy. Melisa, zgłaszam. Zapraszam na Mission Row. No, ja jestem w patrolu z porusznikiem Jetro Gibbsem oraz jedziemy właśnie w pościgu. A mogę dołączyć? Panie no, Gibbs? Powiem, że właśnie do naszego patrolu zaraz dołączy Hannah Montana. I no nie, bo ja byłem pierwszy. Dobra, dzwonię. No, Hannah Montana jednak była pierwszy. Hannah, odpuść patrol z Gibbsem. Bo muszę nie, ja. Ja jadę z Gibbsem. Ja muszę, bo jestem przydzielony, proszę. Mówisz, że radio lesa mieć. Dobra. Ale podpłama. Nie no, jak chcesz jechać z Gibbsem, to jedź z Gibbsem. Załatwiłem, ja będę jechał. To ja czekam na Mission Row. Proszę, niech ktoś przyjedzie. Nie mam radiowozu. Nie mam patron partnera. Nie mam ojca. Nie no, masz, ale się nie budzi, jak ty jesteś. No właśnie. Proszę, przyjedźcie na Mission Row. Panie Gibbs. Błagam. Dobra, gdzie ty Dobra, mam. Patrol z BCSO? No ja nie mam radioli, ja muszę z kimś mieć patrol. Zbrojownia na monitorze, to jest... 20. Melissa, mówię przyjedź po mnie na Mission Row, a ty się pytasz o moje 20? Sandy, kurwa, Sandy! Dobra, zbrojownia. Nie krzycz mi na radiu, na moją oficerkę. Moją oficerkę? O, bardzo przepraszam. 150... Ernest Crackers do wszystkich osób na radiu trzecim, trzeba krzyczeć $150. Muszę kupić telefon. Na. Jestem. Gdzie mam być? No tutaj, w ufali. Mogę prowadzić? Dzięki. A gdzie Melissa? Do mnie nie ma Melissy, powiedziała, że to nie będzie jeździła na patrol, bo nie na radiu nakrzyczałeś. Melissa, zapraszam do radia, do radiowozu. Jadę z Haną. Melissa, jedziesz z Haną. Melissa, musisz. Możesz na Meliskę krzyczeć. Ja muszę mieć na kogo wydrzeć m***ę. Nie mogę na pana. Weź i pan Gibbs jej powie, żeby była z nami? Proszę. Ale ona pojechała z Haną. No to niech Hanna też wsiada. Czteroosobowy. Patrol mocy. Dawaj. Jest tak niebezpiecznie na mieście, że jak nas nabią, to będziemy mieli wsparcie od razu. Hannah powiedziała, że nie jest w stanie z tą mentalnie wytrzymać i psychicznie. Kurwa mać, to jest jednostka, czy friendship is magic? Jest kurwa, o rozkaz jest taki, żeby był patrol. Rekrut, jedziesz kurwa przed siebie, czy co? Nie jadę kurwa, bo jesteśmy na nieprzeciwnym pasie. Jak dasz miodo w mojej bufali, na stałe, to się zastanowię. Ernest Crackers do Melissy oraz Hannah Montana zamierzono pojazdu 207. Na stałe nie. A wsiąść do radiofozu? A to mówisz? A wsiąść do radiowozu? A to co? Jak wsiądę? No wsiadam. No i jedziemy w takim razie. No nie, no bo to. Ja nie wiem kto to jest. Zdaj mi rekruta. O, no, już oddaję, proszę. Musisz kolego wysiąść. Aha. Dobra, k***a, panie Gibbs, teraz jestem wkurwiony. No, świetnie. Jestem zdenerwowany. No. Bo nie mogę na pana krzyczeć. Czy mogę? Dlaczego? A to zależy. A to Gibbs jest jakoś wysoko w tej policji? No zależy, to znaczy być wysoko w policji. No że nie jest się rekrutem. No rekrutem nie jestem, ale to ogólnie to rekrutów to nie wiem, jest może z pięciu, nie u nas w jednostce, to ciężko być. Okej. A Melissa jaką ma jednostkę? Melissa jest oficerką. Oficerem de facto, w sztabie oficerów jest. Dobra. Bo generalnie zawsze jest tak, że ja szukam sobie słabego ogniwa, na które mogę zwalić. No i k***a w tym momencie poprosimy na pobocze obywatelu. Poprosimy na pobocze. Cześć Gibbs! No trochę czekaj. Odjebałeś. Daj mu pouczenie i chuj. Bo trochę odjebałeś teraz. 2, 3, 4 plus 1 wykonujemy w TSA na pani Pismaku. Nasze 20 Mission Row. Dzień dobry obywatelu. Tak. No proszę pana, czy zna pan powód zatrzymania, to moja odznaka. 2, 3, 4. No powód zatrzymania to były twoje drzwi, bo skręciłeś na podwójnej ciągłej w lewo podporządkowane. Na moście, by the way. Okay. Ale odreagujcie na tego trackera, nie? Pana, w dniu dzisiejszym będzie pouczenie. Dla tak mnie. Wydaje. I dla pana. Dobra. Żebyśmy wszyscy na siebie uważali. Nie, dobra, czekaj, pouczenie, no? Chodź. Zgłasza za krakerca.
Niech sobie dołączy do twojego patrolu. Nieładnie, krakersik, więcej tak nie rób. Czekaj, bo ktoś mi coś... Chwila. Czy ze mnie uczysz? Zapraszam na dolny parking Mission Row. Ty jesteś wolny, Pismak. No nie, kurwa, neguję. Dobra. Kraker, z szacunkiem do mojej patrol partnerki. Błagam, pojedźmy razem. Ja nie mogę być z Gipsem. Gips, ja nie mogę być z tobą. Dlaczego? Jedźmy we czwórkę. Będzie dobrze, proszę was. Nie zaśmiecajmy tej częstotliwości, bo jest gówno. Jestem na parkingu dolnym. Proszę. Nie, kurwa. Gips, ja nie mogę być z tobą, no, bo ty możesz mnie zawiesić. No bo on mówi, że nie może na mnie krzyczeć. W policji nie ma na kogo krzyczeć w radiowozie. Jak ja powiem, żeby Melissa kogoś tejzowała z c***y, to ma tego tejzować i nikt tego nie powie. Bigero! Żyje, nie? Dobra, dawaj. Ja już reaguję na to. Pojazd? Kurwa, znaczy nic. 207 autoryzuje patrol czteroosobowy dla Krakersa, Gipsa, Montany oraz Melissy, Ivy. Aha. AK7. Dobra, ty do patrolu dołącz. No jakiego? A ja już zareagowałem na coś. Trackers, odpal sobie w takim razie ładny tablet. Ale przecież ja wiem, gdzie są patrole. I teraz Jeeps i proszę bardzo, dołącz, pyk. Proszę bardzo. Jesteśmy już zareagowani na tym? Nie, jesteśmy, bo zareagowałeś solo. Dlatego. No to mogę zakończyć zgłoszenie. Nie możesz teraz, bo ja zareagowałem do ciebie. Spokojnie, dziewczyny już do nas idą. Dobra, no właśnie, zapraszam. Witam. Ty, a co to jest za różnica, gdybyś krzyczał na Melissa mnie, na w dniu dzisiejszym, tak prosimy. Dobrze. Ty nie wiesz, nie wiesz, o co tu w ogóle chodzi. Krakers jest rekrutem? Nie. Co? Krakers jest rekrutem, tak, to prawda. Dobra, jedziemy na tracker. To Kana jednak dołączmy sobie do nich. Jasne. Na samej górze jest. Same problemy z tobą, Krakers. Serio, jestem na samej górze już? No. No ładnie. Ładnie, co? Patrz, sobie, dobra, zrobimy sobie tylko na to wigor. Może zmienimy samochód, co? Na jakiegoś fest. Nie zmienimy, bo nam chodzi o to, żeby złapać przestępców, a nie żeby tu jakiś kur... Friendship is Magic był. W tym momencie zapierdamy, łapiemy Wigero, odwodujemy je do wody i może wtedy nie postawimy go przed sądem za to, że kradnie samochody. Pozdrawiam serdecznie. I w tym momencie niebieski, proszę mi Gips, proszę panie zaznaczać. Nie, może zrobimy tak, Melissa zaznacza GPS-a, Gips robi radiowe, ja prowadzę, a Hannah Montana nie jest useless. Proszę bardzo, lecimy. Może ja dla nic nie będę robił. Proszę bardzo, Hannah Montana, w takim razie przydzielam do radióweczki i jedziemy. A pan, panie Gips, szanowny panie i królu, pan sobie będzie odpoczywał w samochodzie. Proszę bardzo, ja panie myślę, Gips. Ja myślę, że jednak rekrut powinien uczyć się radiówki. No i kurwa, mówisz Melissa, ja myślę i już się rozwaliśmy. To może ja popraw się. Ty nie od kilku czy narci naraz, robicie coś z funkcjonariuszem. Powinieneś umieć i wprowadzić się nawet radiówkę w jednym. Ty zdałeś prawo jazdy? Zdałem prawo jazdy, oczywiście, jak najbardziej. Już panu pokazuję, proszę bardzo. Lewe prawo jazdy. Gdzie on mówi? Jest? Jak tak. Jedzie, chwila, jak ona jedzie na paleto C13, to jest jak C4, tylko jak jedzie na paleto, to wysyła... Czy ja mogę na networkerze go zwyzywać? Jakie byłyby konsekwencje? Masz Buffalo, dogonisz go, przecież Buffalo. On może jechać maksymalnie 130, ty możesz jechać 184. No ale jak ja zaczynam tam... Wyliczyłeś deltek z tego, on już jest na paleto, ja od 20 godziny... Cię zankudo, dopiero wjeżdża do tunelu. Dobra, no ale ja go pituję, mam... Ja go mogę zwyzywać i mogę mam dostać ten, ale ja mówię mu... No. Zmianę kierowcy na kogoś kompetentnego. A co to k***a, Sejm i Senat? Te idziesz zaraz prowadzić Mam Talent? Formalny wniosek zgłosić. Rekrut, za tym zapierdalał, jak się nie ogarniesz. Jedziemy. No tutaj akurat ci dawno powiedziała, bo ona ma do tego prawo, Krakers. Bo tak się wylosowała... Ja nie wiem, czemu ty nie chciałeś z sandalem jechać? Przecież ja się zdestyluję! To z sandalem byś się mógł wyzywać, nie, a tutaj nie masz prawa nawet. Bo jak jadę z wyższymi rangami... No, gratuluję. No i co ty robisz? Destyluję się. No i moje gratulacje, Krakers, rozjechał. Chyba trzeba w musimy Forestera wziąć w takim razie. Na paleto masz garaż. Gdzie on jest? On wjechał na Forza Kudo w ogóle. No, Jezu, jaki mały fit, Boże. 9? Albo jestem na dwójce, a gdzie jesteście? Na trójce jesteśmy. Dobra. My się destylujemy, nie pogonisz go za długo. Pogonię, bo go pitujemy za bycie k***ą. On wjeżdża na bazę... Ale to nam wjeżdża na bazę wojskową! Tu jest wojsko, a on kradzionym pojazdem tu jeździ. Bało go? Pytanie otwarte? Tak się składa, wniosek formalny? Że nie wjechał, bo jedzie dookoła wojska, właśnie specjalnie, żeby tu nie wjeżdżać. Nie wjechałeś do środka. Dobrze, to i tak przecież wojsko ma zabezpieczoną przestrzeń. Czy da się utrzymać mój wniosek formalny o to, żeby serio prowadziła Melissa na przykład? Melissa ma prowadzić. Ty się Gips, lewo, słyszysz, lewo, nie? Lewo. No ale co kurwa lewo, jak on już jest prawo? Debil. Przecież on jest po lewej za nami. No, debil. I co on kurwa niby robi? No stoi. Dobra, ja go... Masz jedną szansę. Grałeś w taką grę jak Swords and Sandals, Krakers?
Tam była taka możliwość, że mogłeś iść pod staminę i mogłeś krzyczeć na ludzi. To jest twoja jedyna możliwość, żeby go złapać. Tak? Słucham cię, Hanna. Czego z jakiejś fundacji wzięliście? Nie mam zielonego pojęcia, skąd on się wziął. Dzień dobry, obywatelu. Pytanie otwarte. Masz może jaja, żeby nie jeździć k***a po w tym momencie jesteś. Stoisz i łapy k***a w górę. Łapy w górę, bo cię zastrzelę. Siadaj. Nie strzelaj do samochodu. Opona, opona, jedna opona. No k***a poddaje go, on gdzieś rusza. To co? Wiadomo, że musi być kot nałożony. Rypa. O babę. Chłopce k***a stoi zamyślony na plaży. I my jeszcze jesteśmy dla niego mili, tak? Dobrze. Okej, przepraszam. Mogę telefon Melisa od ciebie poprosić? Nie, nie możesz, mój telefon. Daj. Nie wiem. Bo mi się rozładowała bateria, muszę go sobie... Patrz na... Sobie kupić, dobra, mogę mu przebić opony gips? Jedną, jedną oponę, jedną oponę, jedną oponkę. Proszę jedną, jedną. Ociupeńką, ociupeńką. No przecież się destylujemy. Żeby mu te opony przebijać? Melisa. Ty nie chciałaś ze mną w patrolu jeździć, bo się boisz. Nieprawda, jeździłam już do drogi, chciała być z Hanną Montanę. Ej, dlaczego każdy się go boi? Nie, łapie k***a do góry! Nie, no gips naprawdę, jeszcze może m***a zrobimy. Proponuję, żebym poszedł na kolana. Nie, bo wiesz co, jak ci gips powiem? Jakby on uciekał w mieście, to ja bym ostatni był do czegokolwiek. Ale jak k***a j***a jeździ i patrz, i po co wraca do miasta? Bo ma pościg, a tak gdyby k***a na zwłokę grała. Przebijam mu jedną opona. Panie gips? Sorry, nie słuchałem cię, wiesz? Panie gips, jedna opona, jedna opona. Nie ma zgody. A może być zgoda? Nie ma zgody. Ale panie gips, co się teraz będzie działo, no? Gregory powiedział, że muszę go traktować tak, jak Gregory traktuje mnie, czyli ignorować to, co on do mnie mówi. Dobra, przebijam oponę. Przebijam oponę. Mogę? No, Gregory tak mówi. Gregory też mówi, że matka. Mogę? Strzyczyć oponę, panie gips? Melisa, mogę? Nie, nie mogę. Powiedziała Melisa, że tak. Wyższa ranga chain of command. Kurka wodna, nie mogę teraz podjechać, bo jestem w trakcie na palewo. Kurka wodna to jest taka... Megafon. Poczekaj chwilę. Nie mam megafonu. 21, 28, dobra, zdążę. Wiem. Melisa, holuj tą furę od razu. Wysiadać z pojazdu. Ale odjechałem. I to jest setka? Dobra, dawaj, klucze. Ja... Ole. Są dwie pary. Radar cabin slotkę. Co na co zrobiłem? Nic nie ważne. Ja ale jedziemy. Ja ci prosto, cały czas leci prosto takie. Kurpizda. Wziąłeś mnie ten megafon, który ci dawałam? No dogonisz go spokojnie, bo to jest szybsza pora. No jest dużo szybsza. Tylko mamy krakersa za kierownicą, pragnę zaznaczyć. Jeszcze jedna obraza gips i będę musiał złożyć wniosek formalny o utkanie mody. Po pierwsze, tak, do kogo? Wniosek formalny. No do kogo ten wniosek formalny? Do Melisy, bo mi... Doli, co ty Melisa mówisz teraz, jak a się ścigamy? A co ty mówisz? Ja wniosek formalny składam. Lewo do góry. Tak? Nie Melisa, tylko pani oficer. Pani oficer. Pani oficer Melisa Ivy, dokładnie, tak samo jak musisz... No, nie, niestety, niestety. Crackers. Ale gdzie jedzie? Tym, prosto, może, no, może masz GPS-a cały czas. 207 plus 3, udajemy się na zachód, wschód. Nie 207 plus 3, tylko 234, bo nie zgłaszasz moją odznaką, tylko jak robisz... Melisa mi ostatnio mówi, że mam zgłaszać, jak samochód jest nasz. No ty gadasz do mnie. Melisa, jak ty go uczysz? No i co? Nie ma samochodu. Gratulacje, zgubiłeś. Zgubiłeś go. A kto kazał k***a furę wymieniać? Powiedz mi, ja? Ty sobie potrafisz ubzdurać krakers. Krakers. Jak ja zadzwonię do mechanika w tym momencie i zapytam o stan mojego Buffalo, to mi powie, że k***a oleju w silniku już nie ma, bo się r***ałeś na kamieniach. Jebana, to jest kradzież pojazdu. Proszę, kradzież pojazdu. Dasz wiarę? Gdzie? Mam wiarę, dwie mile stąd. Nawet tam dojechać na czas. Dawaj. Tam, bo to masz oznaczone. Jadę. To nie jest tracker. 207 plus 3 tracker nie jest. Po prostu tracker pojazdu idę. Jesteśmy na 3. Siema, Bober. 207 do 258. Czy otrzymałeś szkolenie, jak się odkłada poprawnie GPS-a? Tak, żeby nie wezwać 30 jednostek na komendę Mission Row, bo odłożyłeś GPS-a bez wyłączenia go uprzedniego? Bez odbioru. Było jakieś zgłoszenie, porwali nas tu, nie wiem czy na... jedziemy pod szpital, bo na szpitalu podobno samolot stoi. O! A co my, k***a, lot? Nie, ale mamy możliwość taką, żeby wezwać jednostkę holowniczą, a na jednostka tego nie zrobi. Ja jaki bober! Jakie bydle w ogóle, ty! Hanna, zrobiłaś to, co obiecałaś, czy nie? Jeszcze nie, szef. A to znowu jeszcze w ogóle zrobił? Wejdź sobie na dwójeczkę! Idę. Mamy giga handel na... Krakers na dwójeczce. Ten samolot. Samolot pojedzie, bo ty sobot. Nie. Jeszcze, prosto. Jeszcze, do góry. Patrz, pije się. Ja p***,
Dole, 7 informacji różnych. Dobra, na GPS-ie. Patrz, 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 co zrobię. Gips, patrz to. Jak tam wyjdziesz na bombach, to nas zauważam jak coś. No, nie wierzę na bombach. Wracam po miesiącu przerwy przez diatu. Duch, rozumiem, tak? Handluje? Z kim on tu handluje? On tu na ulicy będzie handlował. Lewo, prawo. Biegnie tam jakiś gość. Przepraszam, że pan tak biegnie? Dał, to biegnę. Z czym pana, sytuacja jest następująca. Tutaj, proszę pana, zrobimy tak, panu. Zrobimy tak. Z racji, że tutaj dużo obywateli chodzi, a pan jedyny ma plecak, to zrobimy tak. Zrobimy tak. Nie. Zrobimy tak. Pan wybierze, którą kieszeń panu sprawdzę. Lewą, środkową albo prawą. Właśnie się zorientowałem, że pan może sobie pozmieniać rzeczy. Co za syn? Chciałem być no, miły. Ciebie bym się tak nazywała, możeś mnie zamknął w jeździe. Jezu, dobrze, że nie jestem emerytem. Stoj. No i teraz masz kolego przebana, a chciałem być miły. Dlatego sam, chwila, dlatego sam sprawdzę prawą kieszeń, lewą kieszeń, środkową zostawię. Sprawdzam na maksa lewą kieszeń i widzę telefon, dane techniczne auta, pęk kluczy. Sprawdzam na maksa prawą kieszeń. Notes z listą stałych klientów. Kalendarz świąteczny, maska. Faktycznie nie ma. Panie Gips, czy jest autoryzacja na sprawdzenie plecaka? Czy go zostawiamy? No wszystko sprawdzaj. Pan nam zaczął uciekać. A wszystko mam sprawdzić. No to jak wszystko mam sprawdzić. No to w takim razie tak. Sprawdzam też środkowe kieszenie. Oznakowana gotówka. Lemon G gram. Paczka. Co w paczce mamy? Tajemniczego? Zaraz zobaczymy. Wydaje się taka RGB paczka. Wydaje mi się, że to może być jakaś kosa, więc zaraz sobie to zobaczymy. No i proszę pana, idzie pan do pojazdu i zaraz sobie to wszystko zobaczymy na komendzie. A wie pan, że byłby pan wolny, gdyby pan nie o***ał g***a? Ale chciałbym mnie zakłuć, ja chciałem podnieść ręce. Nie, chciałem zakłuć po to, żeby pan, bo ja się zapytałem, która kieszeń. No i jakby pan sobie przełożył z kieszeni prawej do lewej i potem powiedział prawa, no to wtedy ten, a tak to musiałby pan zgadywać. Wiesz, Gips, że zrobiłem tak na molo? Czułem od chłopa z 50 kg Lemon G, no ale on powiedział, że losuje włamanie Ej, do willi. Mamy napad na willę, reaguję. Lecimy. Ale zanim dobrze, oni to zrobią... Pana. Szkoda prądu chyba. Tak myślisz? Zawsze no. Byś mógł zrezygnować z połowy. A myślisz, Hanna, że wyrobimy się w 26 minut z tym napadem? Bo mi się wydaje, że nie. Kurwa, jak się uposie robią te rzeczy, to pewnie możemy długo im się tak, zajmie. Niech on sobie negocjuje i po prostu zostanie zakładnikami. Nie będzie brał udziału w linii. 26 minut, a przecież na co się wydarzy za 26 minut? Za 26 minut jest potężna burza koniec śnieżna i wtedy musimy jest, iść się za 26 minut, my po prostu racjonalnie patrzymy na wszystko. Ale no, tego 23 się przydało na komendę się zrzucić z rzeczy. No, kurwa, jak ja to lubię. Bardzo dobrze mi się podoba taka mentalność. Reagujemy tylko my, widzacy. Dobra, pyk, pyk, pyk. Z panem pójdziemy i akurat wtedy. Sprawdzisz sobie, Maliska się to zaopiekuje na prawie samochody w tym czasie. Oczywiście, że tak, szefie. Tam oczywiście, że tak, królu. O, chodźmy. Piesek! Mamy pieska! Tak, weźmiemy tego psa no, na patrol. Przecież mówiłem, spokojnie. Żeby z Melis... No way, że jest psem na patrol! Dobra, chodźmy, panie przestępco. Chodź Melisa i chodź Hanna. Musicie spisywać patrol, bo ja nie mogę autoryzować sobie tego wyroku. No, wiesz, ty będziesz tutaj, pana. Chcesz spisywać ten wyrok i w razie czego ja ci powiem, co ja. Dobra, czemu dobra, możesz, dobra, 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 dobra. Zapraszam tutaj. Ja, proszę bardzo. Mój numer jest taki 234, jeszcze pana przeszukam. Czy pan nie ma nic niebezpiecznego? Przecież wiem, że pan nie ma. Jak się miałoby panu coś pojawić teraz w kieszeniach? No nie? Beka. Trochę k***a beka, nie? Dobrze, to ja pana rozkuję. Skoczę sobie na ścianę. Wypierdolę pana z komendy, ja p***olę. No przecież skąd miałem tak wiedzieć? Teraz mnie słuchaj uważnie. Najlepiej zawsze odkuwać przy kratach, no nie? Idź po niego, on jest na parkingu. Chodź ze mną, ja po ty. Że co? Że ty myślisz, że co? Że wszystko lata? Ty będziesz mieć podane robota jutro. Na. Kurwa. Powiem wam tak, ciężka jest ta robota. Czy ja w ogóle tędy przejdę? Melissa, powinnam się martwić? Tak, on go wyjebał w ścianę. I co to kurwa Melissa znaczy wyjebał w ścianę? Jak żem czuła. Melissa, weź go proszę, głowa mnie boli. Weźmiesz go? Bo ja się zgubiłem na komendzie. Dobra, chodź z nim. Szefie, odjebałem. Melissa, kurwa, jeszcze mnie tutaj nie ma, ciebie nie ma. Dobra, proszę pana, no trochę już pan odsiedział, co? Weź dokumenty. Dobra, weź jedźcie na willę, ja dojadę. Niech ktoś jedzie na willę. Prawo jest, proszę.
Jasper Kieresow. Dobra, 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 biorę. Możecie w dwójkę jechać? Chodźmy, Liska, to my pojedziemy. Znaczy, ja muszę go pilnować. A, no dobra, to chyba, że... Ja go przypilnuję. Pan jest nieposzukiwany. Wszystko w porządku. No dobra, no to w takim razie tak, proszę pana. Handlerkami w takim razie. Handlerkami lekkimi. A co to jest ta różnica? A dobra, nie ma różnicy. Zwiększa kara. 16.40, a twardymi, dobra. I ucieczka, tak? I ucieczka przed LSPD. Przed LSPD? 5.8. I tu będzie wychodziło. O k***a, nie pana. No wysłałeś pana, odjebałeś trochę. Módl się, żeby nie przyszedł na skargę. Odłóż mu rzeczy do szafki więziennej. Chodź. Odłóż mu rzeczy do szafki więziennej i módl się, żeby nie przyszedł na skargę. A nie było tam k***a? No bo ja myślałem, że dopiero zaklepuje to, co chcę mu dać. Że bo edytuje wykroczenia. I teraz no dodaję te wykroczenia mu do wyroku, a to ja się go wysłałem? Nie. No wysłałeś, wysłałeś. No tajemnicza paczka to jest twój wybór, co z tym zrobisz, bo to nie wiadomo do czego służy. Dobra, otwieram paczkę, zobaczymy co w niej jest, nie? Najwyżej mu oddam zawartość. Dobra. Jakiś pendrive był! To oddam mu. Jakiś pendrive to pewnie z jakiś... A jak ja mam teraz wiedzieć, jak on się nazywał? Musisz wejść sobie w obywateli i będziesz miał ostatniego obywatela wyszukiwanego. Jasper 1254, tak, tak, 1254. I oddaję mu tak. Pena i co? Nic. Bo ja mu tylko... zabrałeś to telefon, zabrałem mu oznaczoną... A, telefon? No to nie, nie zabrałem mu. Oznakowanej gotówki mu nie oddajesz i... Dobra. No to git, to git, to ma pena. Tylko na r**ki chodź do szafki odłóż, żebyś z nimi nie jeździł, bo ci zabiorą i będziesz miał nieprzyjemności. Dobra, 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 dobra. I to do kosza, do kosza? Tak, no, no chyba, że chcesz to zatrzymać, to możesz do... no, do kosza. Jadę, jadę, jadę. Dawaj, dawaj. 10-2, przejdziemy sobie na przestrzeliwość piątą z tą willą, jak coś. Krakers na piąteczce? Dawaj piesku, jedziemy. Sekundka, psiaku. Tylko pojedziemy falą. Dawaj, dawaj, dawaj. Dawaj, dawaj, dawaj. Tylko zatankuj sobie ten samochód, bo on jest niezatankowany. Jezu, ile roboty. Klucze od tego, to są te... Nie ty, ty jedziesz ze mną, Krakers. Kurwa, no to do kogo ty mówisz? Dobra, proszę. Dzięki. Jedziemy. Na willę. W razie czego, Krakers, jak będziesz jechać, to pamiętaj, że tutaj są rozstawione kluczaki. Jasne, dziękujemy, Iska UW. Więc w razie tego, jak już to chodnikiem. Nie mogę. 07. Potrzebujesz bardziej helikoptera, czy bardziej PSTR-a? Na ten moment bardziej PSTR-a, bo nie mamy nawet jednostek naziemnych, które mogłyby się spłacić. Dobra, to jadę PSTR-a. Przy okazji będziesz wspaniała Hanę, bo na ten moment do tego nas zmusza sytuacja. A Kraker, ty nie chcesz negocjować? Możemy się wykazać. Ja mogę! No tylko my tam będziemy za chwilę. Zobaczymy, czy to się uda. No dobra, no dobra, no dobra, no dobra, no dobra, no dobra. Czemu ludzie są tacy negatywni, Gips? W związku z tym Krakers, że no. Oni by chcieli, żebyś zwracał się do nich z szacunkiem bardzo mocno, bo u nas jest coś takiego, że jest powiedzmy mała taka ta i na przykład dobrze by było, gdybyś do Melisy mówił pani oficer. Okej, czyli ja mam powiedzieć do Melisy pani oficer. Tak, możesz, znaczy no, oficer Ivy możesz do niej mówić, albo dobra. Oficerko możesz się do niej zwracać. Bo to teoretycznie pani oficer to jest tak jakbyś... Nie wiem jak to wytłumaczyć, ale to tak trochę głupio jest, nie? To tak jakbyś nie powiedział... No? No dwa przedrostki używasz do jednego tego, które są powiedzmy tożsame. To, a druga sprawa jest taka, że musisz trochę mniej krzyczeć na nich, bo ludzie bardzo łatwo się zamykają w sobie. Ja wiem, że to nie jest... Nie jesteśmy wszyscy przyjaciółmi w ogóle, tylko jesteśmy w pracy. Okej. Niemniej jednak bazujemy na tym, żeby jednak... Siema! Osioł. No bardzo. I żeby nie było takiej sytuacji, że po prostu ktoś się będzie doczuł, bo no, ktoś może ci nie powiedzieć, żebyś na niego nie krzyczał, bo nie chce ci jakby takich rzeczy mówić, bo nie. Bo to ciężko wytłumaczyć, ale niektórzy nie chcą po prostu, nie? Żeby... Kierowca zawsze wysiada pierwszy krok, pamiętaj. Dzień dobry, 2-3-4, Ernest Krakers, szanowni państwo. 5-6-7. Sytuacja jest taka. Bardzo prośba, jest. Żeby negocjator krzyczał. Bardzo bym prosił, szanowni państwo. O! Dobrze, wszystko się słyszymy. Szanowni państwo, po pierwsze, nie uszkodźcie, proszę, zakładników, tak? Rozumiem, że napadacie na willę i chcielibyście stąd dojechać tym czerwonym pojazdem, tak? Nie. Nie? To mamy problemy. To jest pojazd jednego z osób tutaj. Okej. Okay. Chodzi o to, okay. Że jedna osoba ma dojechać po prostu za jednego zakładnika, który tam leży. I właśnie on będziemy uciekać jego pojazdem. Dobra, dobra, czyli... Chcecie, żeby przyjechał tutaj pojazd, ale z kierowcą i on będzie, czy podrzuca będzie, i wychodzi? Będzie, czyli będzie. Będzie, czyli jeszcze jeden napastnik będzie. Was jest dwóch, dokładnie, czy jeszcze tak. Ktoś coś tam majstruje? Dwóch jest. Na razie czyli... dwóch, a będzie trzy. Czyli będzie trzeci, okej. Okay. I zakładników też jest trzech. Oczywiście. Dobra, zaraz wszystko tutaj ogarnę, dobrze? Zaraz do was wrócę. Dziękuję za komunikację. P***ało ich, kurwa! Bo oni tak, mówią tak. Tu jeszcze jeden pojazd ma przyjechać, i nim będziemy uciekać i za niego oddamy zakładnika, który w sumie leży. Ja też zwracam ci też uwagę, że zranili zakładnika. No tak, no o tym mówię, że ich chyba popierdolą.
Więc teraz panie Gibbs, tak, ja proponuję bardzo ostre negocjacje i prawdopodobnie ja bym tutaj zainterweniował z sytuacją jak coś, taką. To ty decydujesz o tym, co robimy. No jak? Jedyna rzecz, o której ty nie decydujesz, to wjazd. Jeżeli sugerujesz wjazd, dobra, to wtedy przekazujesz do SV-ki. Sugeruję wjazd. Na radio. Z której strony macie karczotki położone? Od dołu czy od góry? Od wszystkich trzech chyba. Nie no. Chodnikiem możesz przejechać. Sytuacja jest taka, że oni chyba chcą tu jeszcze pojazd sobie podstawić, a jednego zakładnika zjebali. No co to kurwa? To, że no, oni w tym momencie powinni przeprosić. No właśnie. 10 minut tutaj nie było, jak coś. Więc no właśnie. Więc decyzja możesz przekazać do SV-ki, że jeżeli negocjacje nie idą po twojej myśli, to możesz nałożyć ostrzeżenie negocjatorskie. Dobra, zrobimy tak. Zaoferuję im Helkę od razu i kolczaty od razu. Ale że wyjadą stąd. Ale zaoferuję im to Gibbs. Słuchaj, nie twoja czochrana zafejkuje. Krakercy, wiem o co chodzi. Dobra, szanowni państwo, sytuacja jest bardzo niekorzystna ze względu na to, że jeden zakładnik leży, a samochodu nawet jeszcze nie ma. Dlatego jestem zmuszony pójść z wami na układ. Tak, tak, tak. No tak, no ale no nie wjechał wcześniej, prawda? Tu chodzi o to właśnie, że... Dlatego tak, zrobimy tak. Za jednego zakładnika będzie wolny odjazd na tą furę, która tu przyjedzie, okej? Za jednego zakładnika będzie brak kolczatek na wyjeździe, ale jestem zmuszony, że mogą się pojawić kolczatki gdzieś na trasie, nielimitowane. No i za jednego zakładnika jestem w stanie opóźnić Helkę o 3 minuty. Tak, ale musi tu dojechać jeszcze jeden gość. No tak, no dlatego mówię. Dojazd chłopa, wolny odjazd i opóźnienie kolczatki 3 minuty. Czy to pasuje? Si? Dobra. Uwaga, uwaga, przekazuję komunikat. Samochód zapasników wjedzie tutaj. Powiedzcie mu, że może dojechać. Powiedziałem, że opóźniamy Helkę, nawet jej nie mamy. Opóźnienie Helki, oni myślą, ja p***dolę, ale układ. Dobra, 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 dobra. Widzę, kto nie jaguje, ten Evrona szanuje. Jaki to będzie samochód? Ten tutaj, co tak się ten? Sunrise zaproszę wpuścić tutaj na miejsce. Będzie to pojazd, którym będą uciekać napastnicy. Czy ja mogę odholować ten pojazd ten? A jak zwrócą zakładnicy, to ich samochód. No tak, ale wolałbym nie ryzykować tego, że nagle wbiegniecie w drugi pojazd i zaczniecie uciekać we dwójkę. To jeśli ich odwierzycie, albo... Tak, to będzie tutaj trudno. Okej, a czyli pupelka będzie zamocowana, to czy można pójść tak i tak? Ja bym w związku z tym, że wygląda tak, a nie inaczej. Słuchajcie, słuchaj tego, właśnie ich outplayuję, jak kurwa. Dobra, Melissa. Szanowna pani oficerko. Oczywiście, pani. Szanowna pani oficer, oczywiście. Czy oni dopiero zaczynają willę? To zaraz wyślę rozkład jednostek, a krękiem co masz mówić. Oni zbali napad. Zapytaj ich, dlaczego oni rozpoczęli kolejny napad. No bo zbali poprzedni, dlatego ten Sunrise. No to kurwa wjazd w takim razie. To kurwa wjazd. To wjazd. Ja mam wyjazd. Jak to jest drugi, to robimy wjazd. Proszę autoryzację na wjazd. Oni robią dwa napady za Gregory, jesteś bardzo pilnie potrzebny w 25. Jest bardzo duże ryzyko, że będziemy zrywali negocjacje. Ja proponuję wjazd tutaj. Co to ma być? Co to jest? To jest kurwa beka jebana, że są dwie... Ja reaguję na willę, której już nie ma, jest kolejna willa robiona. Patrz to czat! Zjebani są! My reagujemy na włamanie do willi, a oni robią kolejne włamanie do willi, rozumiesz? Ja tam wpuszczamy na pierwszą linię frontu, napierdala ich po kroczu, gryzie, hub, potem... Nie, panie Gibbs, to jest akurat rozpierdolone. No co to kurwa? Że przyjeżdża pojazd, to jest... Nie, dobra, panowie, szanowni państwo. Jesteście w stanie podjechać. Rozkład jednostek jest na dispatchu. Rozkład jednostek, rozumiesz. Jazda z kurami, a nie rozkład jednostek. Pytanko. Możemy jednego zakładnika tego rannego już sobie wziąć? W razie czego? Oczywiście, możesz tu podejść i zrobić. Dobra, to ja w takim razie podnoszę pana. Gdzie? Nie, na spokojnie. I wychodzę sobie z nim. My tu nie jedziemy. Melissa tutaj... Proszę zająć się zakładnikiem jednym. Bo on jest ranny. Dobra, i zaraz ogarniemy. Wy jeszcze sobie tam robicie, prawda? Dobra, na razie na spokojnie. Czyli przyklepujemy wolny odjazd i 3 minuty Helki, tak? Za tych tutaj dwóch państwa. Dobra, bo tamten został zebrany ze Sunrise'a. Dobra. Nie, pan Gibbs jest na radiu? Jeżeli za coś ma być kurwa wjazd, no to tutaj są wszystkie wymogi. Zakładnik jeden kurwa leży. Chłop powiedział, że on potrzebuje samochodu na ucieczkę, a chłop, który przyjechał Sunrise'em, wpierdolił się na willę i uruchomił jeszcze raz alarm. Nie, on, no, wjazd robimy. A on jedyne co zrobił, to miał podstawić furę. No to kurwa, szanujmy się nawzajem. O dziwo się zgadzam z Krakersem. No ja poruszniku myślę, że... Jeszcze się specjalnie pytałem napastnika, czy ten chłop przyjeżdża, żeby dać samochód tylko. Tak, si. Po czym chłop siada Sunrise'em i wbiega sprintem do willi i ją otwiera. Nie, no to kurwa, błagam. No mamy podstawę, więc można robić. Jestem teraz... Krakers, ty zostań, bo jako negocjator będziesz musiał poinformować o zerwaniu negocjacji.
Dobra, przypominam też, że mamy poszkodowanego, więc przed zjazdem jeszcze coś zawiedzi go na... Panowie, czy mamy ETA operacyjne? Zawiedzi go rekord. ETA operacyjne, to znaczy... No i za ile byście byli gotowi w razie czego? Zapytam. Ile czasu potrzebujecie? No jeszcze chwilę na pewno, jeszcze nawet to, żeby... To, dobra, a moglibyśmy wziąć jednego? I byś sobie został z panem? Ale jeśli mamy przybite, jeśli mamy przybite. Przybite, wszystko jest przybite, tak. No w sensie... Będę musiał iść. Dobra, to ten pan za Helkę, a pan tutaj będzie za wolnym odjazdem. Dobra. To zapraszam pana, Na ile możesz. Jeszcze raz proszę powtórzyć na radiu, bo tutaj... najlepiej wszystkich zakładników. Dobra. Proszę tutaj tym zająć. Tutaj, proszę pana. Tam. Bo tego jednego rannego wyciągnęliście, tak? Tak, już na szpitalnie. Dobra. No to ja nawiążę do tego, że mieli jednego rannego i że chcesz tą dwójkę teraz dostać. Kolejno poinformujesz ich o tym, że w związku z tym, że oni złamali negocjacje i ten obywatel wszedł do środka, no po prostu pomaga im w napadzie, a miał tylko podstawić pojazd, to... Dobra, wyciągnąłem jednego, drugiego nie ma. I oczekujesz wtedy około sekund, maksymalnie 5, po tym jak podasz komunikat, że zrywamy negocjacje, żeby oni mieli ewentualny czas na przyswojenie tej wiadomości, no i wtedy budzimy. Czy ja gram na innym serwerze? Ja mam mu powiedzieć, że zrywamy i dać mu kilkanaście sekund? Przyjął. Mało go chyba. Dobra, napastników jest trzech i dwóch jest w środku, jeden na zewnątrz, jednego zakładnika no nie mogę kurwa wyciągnąć. Postaram się. Postaraj się, powiedz, że w razie czego... No, masz. Jasne, jakby... pani oficerka, oczywiście. Przepraszam, Beliska, że na siebie krzyczę. No pewnie, to niech te przeprosiny zostaną takie, jakie są, no nie? Czyli nie popełniaj tego samego błędu. A teraz tak, w razie czego... Zapewnij ich, że nic się do tego momentu nie stanie. Wejście, tylko ten już nie ma. Już nie ma. Będziesz chciał tego zapadnika wyciągnąć. Okej. Czył. Nie gdaje czego jesteśmy w tej chwili. Dobra, to co, już mogę ogłaszać? Jeszcze nie. Jeszcze nie, taka każdy nie wróci. Co piesku? Hał. Próbuj wyciągnąć tego ostatniego zakładnika, Kraker, za wszelką cenę. Możemy wziąć już tego pana? Wy będziecie mogli mieć odjazd. Bo jest nas mało, też prosimy o zrozumienie, no ja tutaj przyklepałem odjazd ja i w ogóle... Ja muszę mieć kogoś, przykro mi, przyklepaliśmy wszystko, ale muszę mieć kogoś na swojej pewności, dla swojego bezpieczeństwa. Ja nigdy, powiem panu tak, no. Kiedyś oddałem zakład i zostałem źle potraktowany przez CDSP. No ale ja tutaj bardzo w porządku, no. Pana nie popełnię. No ja bardzo w porządku się zachowuję. Spróbuj go wyciągnąć dalej, my wtedy możemy podejść od tyłu, możemy go poddać jakoś. Ale no dobra, a pan się dobrze czuje? Jak się pan czuje? Miej mi na uwadze też to, że mogą ok. Przyjechać, no nie? No dobra. Jeśli jesteś tam i nie masz broni, to on też ma broń schować, o. Dobra, Gips, szczerze, twoje komunikaty są trochę do typy. Po pierwsze, on jest jedyny, więc on broni nie schowa. Po drugie, powiedział, że mu kiedyś zerwali, więc on nie odda. No więc tutaj trzeba chyba zaryzykować jego życiem. No to się musisz wykazać umiejętnością perswazji. No dobra, no to ja sobie go... No ale co perswazji. On powiedział, no na logikę, to jest jego jedyny zakładnik. No jak mam go oddać? Za co? Zrób tak, żeby nie trafił do zakładnika. W momencie postrzału mogą mu się spiąć mięśnie i może postrzelić zakładnika. No wiem. No ale to jak to zrobimy? Osłaniaj mnie, Kraker. Osłaniaj mnie, ja jestem przy płotku, bo rozmawiam Gregory, właśnie. Które było już kilka razy zgłoszone do Krakerce, żeby je odkolował i tego nie zrobił. A spróbuj zagadać go, żeby dał ci coś do jedzenia na przykład. On wtedy może się na chwilę, wiesz... Mam podejść do napastnika i powiedzieć, czy ma coś do żarcia? No kurwa, trochę kreatywne. Jakieś podamiowe pomysły. A czy wszyscy są na miejscu, powiedzcie mi? 10-2, już wszyscy są. Dobra, Gips, ja idę do chłopa. Jak mi się uda, to nie, jak nie, to ja nie mogę dać kola. Ty musisz dać kola. Rozstawić się wszyscy. No, jak tam idzie? Przypominam, że... Zajebali nam naszą kurę, czekamy, moją kurę, rozpierdali. Zajebali, no bo uzgodniliśmy, no bo kurwa jest tutaj miejsce napadu i są dwie fury i trzech napastników. Co kurwa czemu, bo nie ma dżemu. Pan jest jakiś kurwa dziwny. Mówisz, że w związku z tym, że rozpoczęli, informujesz go o zerwaniu negocjacji. Jak się pan nazywa, ten zakładnik? Na co się nie umawialiśmy. Przedstaw nie się, mam imienia. Nie ma pan imienia. To nie jest pan zakładnikiem w takim razie. No kurwa imię. Zobaczę. Jak sprawdziłem blachę, zaraz zobaczymy, czy to pana fura. Jak się pan nazywa jeszcze raz? John Travolta. Proszę sprawdzić Johna Travolta. John Stone przecież. On jest ma opaskę na nodze. No to pan podał fakty w takim razie złe dane. Niemożliwe. Zakładnik mi podał złe dane. Później będziecie sobie rozmawiać z zakładnikiem o jego danych, tak? Czy my jesteśmy wszyscy? Puszczę wam go, weźmiecie sobie go na bok i będziecie... Okej. Dobra, to czekamy. W razie czego dajcie znać i pomachajcie. Dobra, Melissa, autoryzujesz zerwanie negocjacji przez Krakersa? Autoryzuję.
Dobrze, Cracker, w takim razie robisz to, co ci powiedziałem. Podchodzisz do niego, pytasz się, dlaczego rozpoczęli jeszcze raz napad, dlaczego osoba wbiegła do środka. Jezu, ja dostanę heada. Dlatego stój z bronią. Mogę mu wybać? Kontrolowany, przepraszam. 10-3, informujesz o zerwaniu negocjacji i mówisz, że ma się ja poddać. Jeżeli on do ciebie wyceluje z broni, wtedy może do niego wystrzał dopiero. Ja będę cię, Cracker, zabezpieczać od boku. Ja pierdolę, skazywanie mnie na śmierć, POV. I fikołka zrobiłem się. Ktoś pan na niego strzał. Co to strzały były? To był kontrolowany. Rozumiem. 3 minuty i wychodzimy. Sytuacja jest taka, proszę pana. A czemu ten chłop wbiegł i jeszcze raz rozpoczął alarm? Czy to jest zerwanie negocjacji? Jak rozpoczął? No wbiegł, k***a, i wbiegł i zawył znowu nam alarm. No bo była zakończona była, rozumie pan, bo coś. No to jak, dlaczego my zareagowaliśmy jeszcze przed napadem? No wie pan, no zareagowaliście już w momencie, kiedy ona była zakończona, no rozumie pan. Nie, no to wtedy byśmy nie wiedzieli przecież, że jest robiona willa. No tak, no ale coś tam w środku było nie tak, rozumie pan? Co było nie tak? No nie wiem, no coś... Pana, od supervisora dostałem informację, że to jest zerwanie negocjacji. Muszę pana poprosić, żeby się pan poddał, bo inaczej będziemy musieli wjechać tam siłą. Jakie zerwanie negocjacji? Jeśli pan mówi, nasze... Ręce do góry, jest pan otoczony! Jesteś otoczony. Spokojnie. Dobra, podchodzę do zakucia. I nie robisz żadnych numerów. Ha! Przeżyłem! Ja pierdolę! Uwaga teraz na pojazdy... Szefie, oni nie wiedzą, że my wjechaliśmy! Dobra, musimy teraz... wszyscy tutaj są z przodu, oprócz Lopeza i Oliwii. Tutaj zapraszam pod drzwi. Bokiem nie wchodzimy nigdzie, tylko przodem, tak? Bokiem nie wejdziemy. Weź ktoś jeden go! Co to za numery jakieś kulawy? Wszystko było przyklepane. Dobra, Fernando, ty jesteś zabójcą przystojny, musisz być pierwszy. Ja za tobą! Kula. Dobra, na trzy, raz, dwa, trzy, go! Ręce do góry podnieś. Dobra, to chyba słuchajcie. Wydaje mi się, że wszyscy. Dwóch w środku było, dwóch zostało spacyfikowane. Tak, jeżeli jest trzech, to prawdopodobnie, ale nie wiedzieliśmy, czy nie kłamią, trzeba się upewnić. Tak, sprawdźmy teren. Kiesiu, szukaj, niuchaj. Jeżeli chodzi o winiarnie jest czysta. Chodź tu na dół. Tu cały czas w stronę boiska, garaż jest czysty. Niuchaj. Piesek, sprawdza górę. Ale im wyrwiłem, widzowie. Ale im wyjebałem. O, piesek stał na zewnątrz. Cisza, spokój. Jestem w krzaku, nikt nie przyjeżdża. Dobra, przyjechał. Nie, ale szczerze, widzowie, to już nawet nie jest hardkorowe granie. Chłopy sfejlowali willę, zamknęli ją zleceniem, pojechał chłop po sprzęt, my przyjechaliśmy, a oni, no, tu jeszcze kierowca przyjedzie. Kierowca przyjeżdża, f***a się sprintem do willi jeszcze raz. Nie, a jeden zakładnik k***a leży. Czad, to są wszystkie rzeczy, które dobił wjazd. Jakby mi zakładnik padł i jeszcze ma się ktoś wpadolić na drugi napad, to ja bym wiedział, że mam wjazd. No nie? Nie, jakby... Tak. Ja bym chyba nie zrejdżował. Trochę byśmy wiedzieli, że odjebałem. Miałem wiele wjazdów. Ale wjebałem, panie Gibbs. Szanowni państwo, chciałbym wokalnie pochwalić panią oficer Melisę za bardzo dobry call odnośnie wjazdu. Wszystko w porządku, kolego, pomagam ci już. Mam nadzieję, że przeżyję. Oby. Dobra, to my ich zwiedziemy. Chwila, tutaj. Dobra, trzymaj się. A co tu się tutaj wyrabia? Kontrolowany, kontrolowany, nie, co się dzieje? Lopez, co ty masz z tą bronią? Nie wiem, ty jest najgorszy. Osoba dojechała. Jeszcze jednego zakładnika, to już było pod całą gwiazdą. Wie pani, nikt nie został skrzywdzony, on został z głodu. A z jakiego powodu zrobiliście dwa napady? Z takiego powodu, że w środku coś nie działało, wie pan? Coś k***a nie działało, więc trzeba było to rozpocząć jeszcze raz. Wy wjechaliście. Haker zjebał haka i powiedział, że się coś zbugowało i żeby pojechał jeszcze raz. 100%. Coś się k***a zepsuło. To się reporta wysyła, a nie zapadala po rzeczy. Jak mi by się coś zjebało, bym napisał reporta o refund rzeczy, a nie jechał do bazy. Coś nie działało. Wiesz co nie działało? Skill issue. Proszę bardzo, nie ma problemu, lecimy. Już pana tutaj biorę. I tutaj ten pan. Dobra. Cztery... wszystkich rannych od nich? Jesteśmy w stanie, prawda? Ty, Gipsa, to chyba wyrok za dwie wille, nie? Żartuję. Pierdolę głupoty. Zwieźliśmy mnie na komendę? Tak, nie mogę! To był żart, on serio. Nie, 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 ładny.
Nie tu. Do Forestera, do Forestera. Już wyciągam, już wyciągnę. O, ty wyciągnij, proszę. Panie Gibbs? Z takim szacunkiem teraz do Melisy poszedłem, że masakra. No to bardzo dobrze. Dobra, powiedz mi, jak poczekamy 3 minuty, to będziesz mocno tęcznia? Nie no, luz, że stary. Nie, po prostu nie, nie, chillek. No pewnie, tak luźno powiedziałem. My ogarniemy. A wy z tym jednym, co macie go zatrzymanego, to możecie go zabrać na komendę już, jeżeli macie ich po to. To jest coś jest? Ja mam 2 rannych, więc my na szpital lecimy. Kto ma tego jednego zatrzymanego? Powiem tak, jeden to kurczę sobie zaczął maszerować gdzieś, pójdzie za kłam mu nogi i wam kurczę w ścianę zrobił. Super robota, pani Meliso! No on to nawet przy ścianie nie był. Super robota, pani Meliso! A czy ty możesz mi nic nie mówić? Dlaczego? Ernest do Gipsa. Pani Melisa mówi, żeby do niej się nie odzywał. Kurwa cisza. No co to za krzotowe radio? Widzisz, piesku? Takie to jest życie kurskie. No właśnie. Ernest do Gipsa? Gdzie pan? Wybiegam, bo patrzę, czy Willi. A, dobra. Takie to życie, widzowie. Nie wiem, gdzie ten ostatni. A kto ostatni? Jak zabezpieczycie teren? No bo jednego, że zakułam mu nogi, kurczę, bo się wbieżał jak nie wiadomo co. Ale był niby blisko ściany, ale w ścianę, kurde, i na... polizał. No ja go nie widzę nigdzie. No. It's okej. Okay. Dobra, trudno mi jest. O, trąciłeś adwokata byłego. Po pierwsze byłego, po drugie nie wiedziałem, żeby to był chodnik, po trzecie kręci się jak w siurki. Po drugie, po czwarte skłamał mi ze swoją identyfikacją. Po piąte zaczął się spruwać, że mu furę raczyłem odholować. Ze środka pierdolonego napadu, po piąte może mi obstać p***a. I jedziemy na myszdrą. Dobrze, jedziemy na myszkę. Oni są szukani wstępnie? 10-3 raczej. Jeżeli tylko byli opatrywani wstępnie, to byśmy nie byli na miejscu. Zobaczy ci GPS-a, żebyś wiedział, gdzie masz jechać, czy będziesz wiedział, gdzie jechać na Mission Row? Będę wiedział? Zaznaczę na wszelki wypadek. Panie Gibbs, ja wiem, że jestem trochę narwany i w ogóle pierdnięty i prawdopodobnie trochę PPW, ale daję radę czasami. Ja pytałem, czy ty byś nie chciał zrobić sobie jakiegoś dnia w tym? W dnia w którym? Siema widzowie, nie było mnie parę miechów, czy Ebron zdaje jest taki UW? Jezu, jestem taki ała. Ajajaj. Panie Gibbs, dziękuję bardzo za służbę dzisiaj. A jeżeli chodzi o pełny dzień, to tak, no myślę, że kiedyś sobie pykniemy. Przemyśl tą propozycję. Pewnie. Na razie. Trzymaj się.